No cześć, moi drodzy widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Identity. Po tygodniu albo i dwóch tygodniach, jakby nie patrzeć. Nie no, muszę sprawdzić. Tak. Po nieco tygodniu od poprzedniego odcinka. Choć tak naprawdę możecie to oglądać, choć tak naprawdę możecie ten film w chwili pójścia na YouTube, może no. Ale w każdym razie, oto więc widzimy się, oto więc, no właśnie, no, przed wami kolejny odcinek z Assassin's Creed Identity po tygodniu od poprzedniego. No właśnie, obiecana regularność. No i cóż, no i od czego by tutaj zacząć? No właśnie, jak już powiedziałem w poprzednim odcinku, pomimo rozprawienia się z problemem egzystencjalnym, wciąż pewne rzeczy z nim związane mnie prześladują. No i jeszcze to przejmowanie się przypadkami paradoksów, hipokryzji i ignorancji w internecie. Jeżeli chodzi o co poszczególne sprawy, o których nie zamierzam mówić, bo nie jestem kanałem komentarzy. Ale no, grube akcje się tam dzieją i bynajmniej można i bynajmniej mo i bynajmniej wręcz można nie dowierzać się temu, co no. No właśnie. Ale nie będę się tutaj powtarzać. Powiem tylko, że no i w związku z tym, jak bardzo świat ma przyjemność być, no, skrajnie nieprzyjazny obecnymi, tym bardziej obecnymi, ja przepraszam bardzo, czasy, to przydałby się, no, przecież od niego mentalny odpoczynek, od którego miałem przyjemność sobie w trakcie poprzednich tygodni zrobić. Ale zgodnie z planem poszła tylko większość rzeczy. A na przestrzeni kolejnych tygodni, tym bardziej, że zbliżają się jakieś tam marcowe święta. No musiałbym sprawdzić dokładnie, co to są za święta, bo jakoś nie pamiętam, jak się one nazywały. No, zdarza się. No to właśnie, myślę, że będziemy mieli dużo czasu. No i jeszcze te okrętki do Rogersa Browna oraz powrót do kinematografii, do mojego filmowania, jeżeli to będzie w ogóle możliwe. W każdym razie, informacja o tym, że za dużo energii może mi zużywać się ta nagrywarka, którą to nagrywam. Poprzedni odcinek zakończył się taką oto końcową odprawą misji zatytułowanej Płonące kartki, czy też płonące strony. Zawartość rozszyfrowanej księgi potwierdziła powiązania pomiędzy Cezarem a Krukami. Tekst nakierowywał także na mężczyznę zwącego się Il Corvo, prawdopodobnego mistrza Kruków, który postanowił wziąć odwet, który się wzbuntował. Jest zapatrzonym w siebie niebezpiecznym szaleńcem. I uwierzył w bycie niebezpiecznym szaleńcem. Więc nam coś się tutaj powinno raczej szykować. Mniej lub bardziej oczywistego. No i właśnie. Ponte Vecchio. Tutaj możecie, ja przepraszam bardzo, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ja bynajmniej wam tego czytać nie będę. To już chyba wam prezentowałem w poprzednim odcinku.
No i właśnie. Z racji. No i właśnie. Oto więc dane. Nie przedłużając dalej, czas rozpocząć kolejną misję zwącą się Pod Czerwonym Słońcem. Aczkolwiek moment. Nie. Jeszcze nie dane. Nie. Tym razem nie dostaliśmy. Misja, którą przecież przechodziliśmy, miała przyjemność nam odblokować możliwość odblokowania tak zwanych outfitów, by móc zmienić wygląd naszego asasyna. Tam słyszałem, że jest kurde de podobno strój dostępny do odblokowania Aguilara, tego z filmu na podstawie Assassin's Creed. No ale dobra. Oto więc mamy misję zatytułowaną Pod Czerwonym Słońcem. I jakie są w niej nasze cele? Pomóż Sirusowi odnaleźć kryjówkę kruków. Approach Sirus from the front gate of the castle. Przejdź do Sirusa na samym przedzie zamku. Od przedniej strony zamku. Mhm. Chociaż możemy też oczywiście się przekraść obok. If you lose sight of the people's you are telling, you can always manipulate the camera to your advantage. Na swoje pozytywne przestronicowanie czy coś takiego. No dobra. Sirus zaoferował pomoc asasynom. Zaoferował asasynom pomoc w odszukaniu Illa Corvo. Mówiąc o powiadomicielach, którzy byli charge of delivering, którzy byli w charge dostarczania listów od kruków. Sirus opisał jednego z takowych w Rzymie i powiedział Arongeriemu, by go upolował wraz z jego przesyłką. No i oto jesteśmy. Rzym. Stolica Włoch. Posłaniec powinien wkrótce dostać się na most. Znajdź i zabij go. No właśnie. Przy czym ja przepraszam bardzo. Lepiej przydałoby się nie wzbudzać żadnych podejrzeń. Okej, list został odzyskany, teraz musimy go przekazać Sirusowi. Odejdź stąd! To był błąd. Nie no, gdzie się znajduje Sirus?
W osiągnięciu jest powiedziane, że mam go od bramy. Dostać. Co? O-o. Ale prawdę powiedziawszy, gdzie on jest? He was delivering it just as the facility in the courtyard. Delivered in Sears. No, tylko musiałbym się upewnić gdzie, co i jak. Przecież to nie może być takie proste. No tam się na pewno do Syrusa nie przedostanę. A właściwie to w sumie mam dwie drogi przejścia. Albo tędy, albo tam. W sumie to spróbujmy. O! Dziękuję kolego za przejście. Lepiej uważać na strażników. Odwróćcie uwagę tego gościa. No i proszę bardzo, to się nazywa... To się nazywa... To się nazywa porządna infiltracja. Okej, Sirusie, oto twój list. No i nie wiem, dlaczego wstrzymałem się. Sirus is acting suspicious, hiding the nearby high stack is... Schowaj się w stogu z sianem. No właśnie. Ale w sumie po co ja tędy przechodzę, skoro... Widzę, że już udało ci się spawić panie letnich obyczajów, drogi strażniku. Okej, w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak się ciebie pozbyć. A jednocześnie będę musiał się schować w stogu z sianem. Żeby przypadkiem nie wzbudzić żadnych podejrzeń. Dobra. Żeby tylko ci się wszystko tam udało, Sirus. Nie będę czekać całe wieki. Oho! Tu jesteś, Sirusie! Mam się nie dać się Sirusowi wykryć. No właśnie, kurde, on czasem... No i właśnie, to jest oto taktyka. On się czasem ogląda za siebie, ten Sirus, i aby uniknąć jego czujnych oczu, trzeba korzystać z kryjówek okolicznych.
Nie widzisz mnie. O-o. Myślę, że coś nie idzie tak łatwo. Mamy cię. Śledcze ty. Okej, sprawy się ewidentnie wymknęły spod kontroli. Lepiej stąd iść. Misja zsynchronizowana. No i o to chodziło. Poziom 9, lepsze miecz. I takie tam różne inne. Podczas gdy Aaron Gerry struggled to fight back the ambushing crowd, still managed to vanish from sight. It was now obvious the assassin that master of the crowds. Okej, okay, czyli nieźle. Wychodzi na to, że nieźle się rozwinęło to wszystko tutaj. Rzeczy. Niebezpieczny handel. Kolejna misja odblokowana. No i właśnie. Hirelings. You can now hire hirelings from your friends. No właśnie, pomocnicy. Społeczność. O właśnie, osiągnięcia, których... Michał Duński, profile ID. Okej. Okay. Połącz. Osiągnięcia, no właśnie. Oto, moi drodzy państwo, osiągnięcia w tej grze. Z których część miałem przyjemność całkiem, no cóż, przypadkiem osiągnąć. W trakcie gry związane z misjami, no właśnie, i za których ja przepraszam bardzo, to otrzymanie achievementów można zyskać punkty. Ukończ 25 misji without a single enemy surviving. Dead men tell no tales. Martwi ludzie nie opowiadają opowieści, nie snują opowieści. Successfully complete 25 assassination contracts. No właśnie, takie rzeczy. Ale dobra, proszę bardzo. Jak się okazuje, za te osiągnięcia, no przecież no pamiętacie w sumie dobrze, że... Niech to. Dane mi było odblokować wszystkie. Wszystkie. Dane mi było, kurde, odblokować w trakcie misji. Co poszczególne poprzednie, dane mi było w trakcie poprzednich misji odblokować wszelkie poprzednie. W trakcie poprzednich misji odblokować wszystkie poprzednie. W trakcie misji rozgrywania odblokować co poszczególne achievementy, dzięki czemu no już mam przyjemność, no cóż, robić. Mam przyjemność, no cóż.
No i proszę bardzo, co my tu mamy? Killing spree. Zabij 1000, zabij 100 wrogów, zabij 1000 wrogów. Clean raft up. Zabij 50 wrogów na dachach. Wystąpił błąd z internetem. No właśnie. Dzięki temu mogę zyskać. No właśnie. Combat Assassinations, Lag and Eagle, Air Assassinations, klasy, A-Wings, Ridge, no właśnie, Aspremier Class, no właśnie, nowy strój w nagrodę odblokowany został, klasy, Shadowblade, Trickster, Berserker, Złodziej, Eksploracja, wodzi z sianem. Nie no, kurde, i z racji, kurde, dopiero teraz uzyskanie dostępu do możliwości przejrzenia tych osiągnięć, no właśnie. Teraz mam przyjemność wiele, wiele ten. Użyj Orlewizji 10 razy. Orlewizja. No i proszę bardzo, ile ja teraz mam. Dress to kill, collect two class outfits. No nieźle. Klasy 2%, hacks 10%. Misje kooperacyjne. Totalny progres we wszystkim. Jeszcze tutaj mogę, ja przepraszam. Kill, no właśnie, odblokowano 21 lutego 2021. No, pochlepiacie mi, ja bardzo przepraszam. Ach, no cóż. Także mniej więcej widzicie, jak to wygląda. Nie mówiąc o tym, że... No niestety tutaj jestem kompletnie zielony, jeżeli chodzi o przyjacielstwo w tej grze. Ja gram w nią tylko i wyłącznie dla swojej własnej przyjemności i doświadczenia pojedynczego. Poza tym już parę lat, już trochę lat minęło od jej premiery tam w 2016 roku, więc no cóż. No i skoro mamy już tyle pieniędzy, to przydałoby się je jakoś spożytkować. O właśnie, kurde. Hunter's Sword, miecz łowcy. Rapiera sycylijska. Wyposaż się. Tak jest. To możemy sprzedać. To jest generalnie Nightfall. Z tego mogą być niezłe rzeczy. Właściwie to właśnie. Nie, raczej nie. A może by tak? Nie no, w sumie tak naprawdę to ja powinienem już dawno zakończyć ten odcinek bez zbędnego pierdolenia się. Coś mi się zdaje, że... cóż. A jeżeli chodzi o strój... A jeżeli chodzi o strój z Mieszku Nocnego, to... raczej mi się coś nie wydaje, aby... no cóż... Perry. Przede wszystkim chodzi tutaj o statystyki.
A te rzeczy tutaj mogą mi się jeszcze do czegoś przydać, ale jeszcze nie teraz. Chociaż no, przydałoby się zdobyć też trochę hajsiwa, że tak powiem, by móc osiągnąć mniejsze i większe sukcesy na polu, no, rynku zabójców. Okej, okay, pod czerwonym słońcem. Okej, okay, tutaj mamy zarysy kolejne fabularne, których czytać nie zamierzamy, no takie, takie bardziej szczegółowe, ale wy możecie śmiało przeczytać. No i bynajmniej niestety należy zaznaczyć, że zbliżamy się powoli do końca tej pobocznej historii rozgrywającej się gdzieś no w trakcie przygód Ezio Auditore da Firenze. No i no swoją drogą mam przyjemność, kurde, co poszczególne na patrzę za co poszczególne rzeczy na YouTubie, no przemieszać się do powrotu do gier, których przed laty nie dokończyłem. No jeszcze oczywiście fakt, no, mentalnego odpoczynku, no ale nie, no, wspomniałem jeszcze też w poprzednim odcinku o tym, że, no właśnie, realizacja, przepraszam bardzo, zaspokajanie swojego zainteresowania co poszczególniejszymi, bardziej normalnymi rzeczami, za sprawą co poszczególnych gier i filmów. I to się, ja przepraszam bardzo, zrobi, aczkolwiek, no cóż. Ej, co to? Karaiby? Karaibscy asesyni. Coś się całkowicie nowego odblokowało. Ale, a przecież bardzo dobrze wiemy, że... Przecież to jest kawałek akurat historii z... Assassin's Creed 4 Black Flag. Pamiętajmy, że... I oczywiście zamierzam ogrywać odsłony, wszystkie odsłony tej serii do Rogue maksymalnie, bo PlayStation 4 niestety nie posiadam. Chociaż może się to wkrótce zmienić. Ale nie będę niestety nagrywać gameplayów z konsoli, ponieważ no nie jestem za bardzo obeznany, jak to robić. Chociaż są do tego odpowiednie internetowe poradniki. Data urodzenia 1933. Sirius il Corvo Favero. Aha, czyli że... Nie no, z jednej strony sojusznik, z drugiej... To jest skomplikowane, te rzeczy troszkę, muszę przyznać. No ale dobra, nie przedłużając. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku z gry Assassin's Creed Identity. Spodziewacie się kolejnego odcinka niedługo. No i właśnie powolutku zbliżającego się końca tej serii. A tymczasem... Dzięki za uwagę i do usłyszenia, a ja tymczasem, no może wreszcie coś zrobię z tym odpoczynkiem, a nie będę marnować swojego czasu na cokolwiek innego, co z odpoczywaniem nie jest za bardzo związane. Cześć i życzcie mi asertywności podczas tego wszystkiego. To nie miało za wiele sensu, to co teraz powiedziałem przed chwilą.